Cześć Wam! Dzisiaj bym chciała Wam zrobić dwa filmiki instruktażowe, pomocnicze takie bardziej. I na początku też chciałam wspomnieć, że jestem jeszcze raz bardzo, bardzo ogromnie wdzięczna za wszystkie bardzo miłe komentarze, które otrzymywałam dotyczące tego mojego gotowania, mojego i mojego chłopaka. Jestem naprawdę za wszystkich bardzo wdzięczna. Niestety nie jestem w stanie na wszystkie odpisać. Mam nadzieję, że się nie obrazicie. I podniosłam chyba sobie i też Wam poprzeczkę wysoko. Mam nadzieję, że reszta rzeczy, które przygotuję, mam już tysiące pomysłów w głowie, też Wam będą się tak podobały jak te początkowe. Pierwszy filmik, który dzisiaj Wam zrobię, bo trochę dziewczyn mnie o to pytało, jak rozpoznać podróbki albo jak rozpoznać oryginalne pędzle Maca. Bardzo kontrowersyjny temat ostatnio, gdyż obawiam się, na eBayu są tysiące podróbek, naprawdę w tysiącach to można liczyć, 95-99% moim zdaniem pędzli sprzedawanych na eBayu czy też na Allegro to są podróbki. Ja Wam teraz postaram się pokazać, jak je rozróżnić, bo może Wam się trafić na przykład coś w dobrej cenie. I jeszcze jedna rzecz dotycząca kupna pędzli. Powiedziałam Wam o tym, że ja pędzle swoje zbieram przez bardzo długo i czasami też ja jestem troszeczkę uzależniona od eBaya niestety i dużo rzeczy cały czas oglądam, przeglądam tak samo jak YouTube. I powiem Wam, że ten pędzel, który w sklepie kosztuje 30 funtów, udało mi się znaleźć na eBayu za 4,50 chyba. Z przesyłką zapłaciłam za niego 5 funtów. Czyli trafiła mi się okazja, jest super, po prostu jest oryginalny na 100%. I teraz Wam powiem, jak to rozpoznać. Tak, ważną rzeczą jest to, że Mac nie sprzedaje swoich pędzli w zestawach. Jedyną szansą kupić Mac pędzelki w zestawie, to jeżeli to są takie zestawy świąteczne, mówiłam o tym, sobie kupiłam ten na święta z taką kosmetyczką, ale w tym zestawie świątecznym są krótkie pędzelki, tutaj mam w opakowaniu je, one są w takich właśnie bezczystych opakowaniach, w papierku, one są takie krótkie i mają numerek SE i one jedyne mogłyby mieć różną niż drewnianą rączkę. Normalne wszystkie pędzle Maca mają drewnianą rączkę, która jest bardzo wygodna w dotyku. Są czarne, nie są szare, ciemne, granatowe z drobinkami. Są po prostu czarne, z niklowaną tutaj rączką. Oczywiście kabuki, szczotka, pędzelek jest troszeczkę inny, ale jeśli nie mam, to Wam nie pokażę. Maca pędzle są zrobione w dwóch krajach. W trzech tak naprawdę. Te zestawy świąteczne są zrobione w Chinach, nie wiem czemu. Dziewczyna jedna mi powiedziała, Vintage System, że troszkę jakość ich jest mniejsza, słabsza i powiem Wam szczerze, że chyba to prawda. Przypuszczam, że oni, że Mac jak gdyby dostarcza do tej fabryki materiały, a oni tam je robią po prostu, żeby było taniej. Na święta więcej ludzi może by kupowało, żeby nie nadrobili, nie byliby w stanie nadrobić tego popytu na te wszystkie zestawy. Ale generalnie pędzle robi się tylko i wyłącznie w Francji albo w Japonii. I jak Wam tutaj pokażę, te moje wszystkie akurat, co ja mam oryginalne, są zrobione w Japonii. I ten napis nie powinien być w ogóle widoczny tak naprawdę. On jest widoczny tak bardzo, bardzo mało. Ja to muszę później zrobić zdjęcie tego, to może to zwrócić uwagę. I jak to tak jadę palcem, to czuję, ale to nie jest bardzo wielka różnica. I teraz Wam pokażę ten fake, co mam, pędzelek, to ten. I tutaj mam napis Francja. I ten napis może nawet będziecie w stanie go widzieć tutaj. On jest bardzo tak mocno wygrawerowany. Nie powinno tak być. Kolejną rzeczą jest to, że mamy tutaj ten napis Mac z numerkiem z boku. Ten napis jest odpowiedniej szerokości i każdy pędzel, bez różnicy jakiej wielkości pędzel, główka pędzla jest, to te wszystkie pędzle mają taki sam rozstawienie tego napisu. Nie wiem, czy to widać. Też tego może zrobię zdjęcie Wam później. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest to, że ten napis oryginalny się zdziera. Normalnie jakbyście palcem go potarły, to on się zdziera. O, ja ten pędzelek mam chyba z tych wszystkich, to ten najdłuższy mam. Minimum pół roku, może 8 miesięcy. I widzicie, od mycia już mi się zmywa. Tak samo ten. W zależności od tego, gdzie się trzyma go, ten pędzel jest taki duży, że go się trzyma tutaj, przypuszczam, że od poty po prostu, od dłoni się ściera napis. To jest normalna rzecz, uwierzcie mi. W podróbce, te widzicie, ten mam mniej więcej tyle samo na to, co te inne i tutaj mogę trzeć i nic się nie dzieje. Cholera go nie weźmie. Kolejną rzeczą jest to, że te wszystkie pędzelki, tutaj ta rękojeść niklowa jest bardzo mocno zaznaczona. Ona jest to tak, widzicie, to tak.
Jest to takie dwa brzuszki. W tej podróbce to nie są dwa brzuszki. To wygląda tak. I nie wiem, czy wrzucicie kolor. To jest czarne, to jest szare. Nie wiem, czy to widać, czy nie. Kolejną rzeczą jest to, jak gdyby jakość włosa oczywiście. I to, że jeżeli nacisnę każdokolwiek pędzel z góry, to on mi się nie będzie wyginał na wszystkie strony, tylko zachowa swoją jędrność. Zobaczcie ten, naciskam go. Obiecuję, że wszystkie pędzle będę naciskała z taką samą siłą. Tak się przynajmniej będę się starała tak robić. Nie wiem, widzicie, on się wygina, ale tutaj w ogóle tak się nie robi. A zobaczcie ten. Przykładam z taką samą siłą i on nie zachowuje w ogóle jędrności. I to jest powód, dla którego produkt, który nabieramy, już nie jest tak łatwo go nabrać i tak samo nie jest go tak łatwo przenieść na powiekę czy na inną powierzchnię skóry. Na twarzy. Kolejną rzeczą jest to długość pędzli. Ja nie wiem, na stronie internetowej MAC Original, maccosmetics.com albo mac.co.uk, tam są napisane, ile powinien mieć długości. I ja mam w tym momencie to oryginalne, tego nawet nie sprawdziłam, bo nie mam linijki ani żadnego centymetra. Żebyście sobie zobaczyły, bo one się troszeczkę różnią. Albo są minimalnie krótsze, albo minimalnie dłuższe. Także sprawdźcie sobie też na internecie ich długość, bo to też się liczy, to też można rozpoznać, czy jest oryginalny, czy nie. Kolejną rzeczą i chyba już ostatnią, to jest to, że pędzle Maca, jeżeli się je kupuje, one są w takiej plastikowej, malutkiej torbeczce, to się nazywa sleeve, i na każdej z nich jest kod kreskowy, na każdej. I one, nawet ten pędzel taki, czy ten do podkładu 190, one nigdy nie będą z takim pokrowcem plastikowym, tylko na samą główkę. To od razu Wam mówię, to podróba. Czyli wszystko podsumowując. Powinien mieć plastikową, każdy pędzel powinien mieć oddzielną plastikową pokrowiec z barcode, czyli z kodem kreskowym na dole. Nie powinno być żadnych plastikowych pokrowców. Rączka ma być czarna, zaznaczone to jest, że w kraju, niezbyt mocno, ale to widać w Japonii albo we Francji, niklowana ta górna część, czarna drewniana rękojeść, jaka jest jakość tych włosów, jeżeli są jędrne, że tak powiem, czy nie są jędrne, numery, które się może łatwo zedrzeć, co jeszcze? Chyba wszystko, tak mi się wydaje, podsumowałam. Jeżeli o czymś zapomniałam, to napiszę gdzieś tam w sidebar i mam nadzieję, że ten filmik przyda się Wam. Do zobaczenia już niedługo.